Witam w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid Phantom Pain, moi drodzy. Muszę jeszcze sobie tutaj tylko troszeczkę przyciszyć, chwileczkę. Okej, dobra. Moi drodzy, udało nam się zrobić ostatnio dwie poboczne misje. W tej chwili mamy tylko dwie misje główne zaznaczone na mapie. C2W oraz Over Defense. Można by było się zająć tą misją, ponieważ jesteśmy chyba na miejscu. Okej, okay, accept this mission. Prawie na miejscu. Zaraz. W sumie to nie jest aż tak daleko. Mission start point. Mission start point. To jest gdzieś tam chyba za skałą, wiecie co? Dobra, zrobimy inaczej. Weźmy naszego rumaczka. Niech nas on tam zabierze. Gdzie jesteś, mały? Dobra. Słuchajcie, mam tutaj teraz snajperkę. Stworzyłem sobie ją z tych rzeczy, które udało mi się wycyganić z tych baz. Więc taka snajperka tutaj fajnie się właśnie sprawdza na takich terenach odległych, rozległych. Dobra, to jest gdzieś tutaj. Dobrze jest. Report. Volunteer. Punching Dragon. Okej. Okay. Bullet Buzzard. Dark Crab. Midnight Panther. No i dobra. Epizod 5, Over the Fence. Tak, epizod 4 oczywiście jest jeszcze niezrobiony, ale tak jak mówiłem, byłem akurat tutaj po drodze, więc zacząłem od tego epizodu. Boss, Soviet engineer is being held prisoner at the Watson barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Watson. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. 227 metrów, to jest chyba ten cel. Your target just happens to be the man who developed your prosthetic hand. And he's the only one capable of maintaining it. If we bring him in, I'm sure he'll be able to modify it in all kinds of ways as well. No dobra, poczekajcie, sprawdzimy jeszcze sobie dokładnie. Mhm, to jest tutaj. The map has been updated. Locate and rescue the captive engineer. No dobra. Teraz się zastanawiam, ale... Czekajcie, czy ja tędy się dostanę? Tam jakiś łazik pojechał. Spokojnie. Chyba tak, chyba tędy się dostaniemy. Dokładnie. The target is somewhere inside that outpost. The Soviets consider him a traitor now, so he'll be treated like any other prisoner. Mam jednego. Tu jest kolejny. Super. I jeszcze jeden. Wiecie co, może snajperką się troszeczkę pobawię, czemu nie? Czemu nie? Dobra, mam cię. Pięknie. Dwóch ściągniętych. Koń mi tutaj dupą stoi. Odwrócony. Dostał, ale kurczę, żyje. Понял. Занять оборонную позицию.
Pięknie. No nic, ja idę dalej. O, proszę, jeszcze tutaj jeden się pojawił. Metrów do celu, słuchajcie, gdzieś właśnie w tym miejscu jest ten nasz inżynier, którego musimy ściągnąć do naszej bazy. Ona jest naszpikowana różnego rodzaju, chciałem powiedzieć, po prostu żołnierzami. Jeden gdzieś jeszcze tutaj jest. Nie, on jest troszeczkę dalej. Strzałka pokazuje, ale gdzieś za tymi skałami musi się ukrywać. Gdzieś tam w dole. Nie jest on mi zbytnio teraz tutaj potrzebny. Ostrzeliwują tamtą górę, ale nic im to nie da, bo mnie tam nie ma. Spokojnie. Jest chyba ten cały bunkier, do którego muszę dojść. Może weźmiemy i troszeczkę tutaj naokoło udamy się. Dajesz, dajesz, dajesz! Bunkier mam, słuchajcie. Na pewno tam siedzi ktoś. Ale chciałbym jeszcze tych tutaj unicestwić. Chyba uda się to. ...90% na udanie. Mało brakowało, bym chyba oberwał. Tam odłamkiem troszeczkę się raniło mnie, ale jeszcze żyję. Gdzieś tutaj musi to być. Jakiś bunkier.
Czy to jest on? Na to wygląda. Tak jest. Dobra, spróbujemy stąd. Target secure, to będzie objective complete. Udało się, słuchajcie. Udało się. Chyba została nam tylko jedna misja tutaj. Tam jest jeszcze jeden. Ja stąd uciekam. Teraz już nie mam tutaj nic ciekawego do roboty. My sobie pożyczymy ten łazik. No i teraz z daleka. Jak najdalej stąd. Jak najdalej stąd. Stracili nas z oczu. Super. Mission complete, boss. Platon, udało ci się zdobyć trofeum. Development project has been added. Trochę tego doszło, zobaczcie. Sporo tego doszło, nowych rzeczy. I dobrze, moi drodzy, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę i zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, cześć.